Tam to przeleciało. I tu jest grota, którą przeoczyliśmy. I tu jest przejście do ostatniego, szóstego lądu w grze, czyli do lawy, lava zone. I podobno mam tak z godzinę gry, jest koniec. Nie wiem, czym się różni normal od master mode, nie będę próbował master mode, przynajmniej nie samemu. Może jak ktoś kiedyś to kupi, to może zagram master mode. Master mode to tyle, co trochę zmienili chyba levelowanie, że levelujesz bronię, chyba używając wiesz coś. Bym miał większy upgrade, więc pewnie poziom trudności też rośnie. Cholera wie. Samemu mi się nie chce już tego próbować. Ale długo ładuje. Jesus, na SSD to mam. Chyba, że przerzuciłem. Oddycha. Dzisiaj był jakiś update na Xboxie do Halo MCC. Ciekawe co zrobili. Czy tylko zaktualizowali playlisty? Tylko w sumie to by nie ważyło 250 mega. O chuj. Nawet ładniutkie. Jak na moje średnie wymagania. Ty mnie nie zaatakujesz, bączku, nie? Nie wydajesz się być zły. Czy mam się znowu bać, że te gówna będą wychodziły z tego? O, nowy surowiec. To z drugiej strony po cholerę mi ona, ale możemy zawsze coś zrobić. Nie? No to ten. Wprowadzili i ukryli crossplay. Możliwe, że to był taki patch już pod przygotowywujący. Pod integrację. W ogóle udało mi się dzisiaj znaleźć opcję, która pozwala ci anulować subskrypcję Xbox Live. Co najciekawsze, tego się nie da zrobić przez Xboxa, tylko musisz przewejść na konto Microsoft w przeglądarce. Takie dziwne coś. Takie dziwne coś sobie wymyślili. Sześćset i 8000 ammo powinno wystarczyć na solo rozgrywkę. Dron! Powiedz jakaś nowa muzyka, a nie ciągle ten sam temat. Bitewny. Ja chyba zrobiłem ten dźwięk. Za cicho tu jest, zaraz coś nowego wyskoczy. Na pewno najtrudniejszych przeciwników zostawili na koniec, no bo jak żeby inaczej. Speedrun? No i że nie będę tego żałował, że biegnę. A jednak!
Boże, ale głośno. Cóż to za dźwięki? Dwa polskie teamy teraz grają quali do Rocket League Rival Series. Oba spadły do loser bracketu. Polacy nie są czcigodni, no. Takiego miana. To jest chyba full speed, z jakim można biegać. A może tu jest tak pusto, żeby właśnie zrobić taką nakładkę atmosferyczną, że ojojoj, coś tu się stanie, zaraz wyskoczy coś wielkiego. Tu są na przykład takie dwa kręgi. O, tu będzie wulkan. Ojeju, jaka przepiękna magma. Ojojoj. To jest właśnie to z VR-ami, że lepiej jest zrobić super sampling, niż w sumie iść z detalami w górę. Czasami rażą piksele. Czy to jest winda? A, tak, nie ma to jak przechodzić przez skały. To może zróbmy tutaj portal. Może się uda któremuś, bo jeżeli Azalis wygra obecny mecz, to trafią na drugi polski team. Nice. A mnie wzięło na wyścigi. Pobrałem sobie Dirt Rally, nie zdążyłem całego pobrać. Więc dzisiaj odpada. A Toka Race Driver 3 sobie zainstaluję z płyty. Będę chciał zagrać. A Forza Horizon 2 mam pobrane, więc będzie można liznąć w przyszłym tygodniu. Myślałem, żeby Richard Bardzo Rally się nie zainteresować, ale z drugiej strony po co, skoro nie mam tego? Skoro nie mam kierownicy, żeby iść w takie sim racingi. Spreorderowałem Space Junkies już. I pobrałem kolejną darmową grę, którą mi Steam polecił w ramach, że o, to jest tak dobre jak When the Darkness Comes. Sprawdź, kliknij teraz. Nie podobały mi się te kwiatki. O Boże. Oh yeah. Ej, to mi się podoba. Boże, ile on ma HP. Zgaduję, że on nie był jedyny. Z reguły są dwie takie bestie. Kolejne nowe surowce. Nie chce mi się już tego w sumie robić. Bo podejrzewam, że jak pokonam ostatniego bossa, to potem czeka na mnie. Ostatni Tower Defense, obrona bazy, zanim przyleci po mnie samolot. Jest jakaś cutscenka, koniec gry. Jak to wygląda? Mam nadzieję, że nie pożałuję tutaj dania checkpointu. Że tamten typ się nie zrespi drugi raz. Miał mniej. No welcoming committee. I'm disappointed. Captain, do you copy? Loud and clear. What's your status? I think I found a way into the ACC excavation site. If Walker's still alive, she's bound to be in here somewhere. Be careful, Lieutenant. We can't get a clear reading.
but there's sure to be more ACC than what you've run into so far. Once you're inside, expect strong enemy resistance. It's about time we took the fight to them. Oh shit. Time to show why I'm here. I thought you were there to find survivors. Considering two of them are dead, I'm starting to reconsider my options. Your mission is to find out what happened to the team and what they discovered. Czy oni się sami ze sobą napierdalają? No to wychodzi. Jakie fatality dostał? Wow! Rypie! No cóż, a ty się nie ruszysz do mnie? O, shit. Wszedłem w beczki. Come to papa. Ktoś mnie atakuje. Oh shit. O. Ciekawe co tam kryją. Dobra, życie się sama regeneruje, chociaż tyle dobrze. A jak do ciebie, ja bym tak cię wysnajpił może. Ale nie, bo on ma shielda. Tam co jest? Tam chyba nie ma nic. Dalej żyjesz? Dalej żyje, chociaż się nie rusza. Dobra. Dla pewności cię zabiję. Ty też umarłeś? Ej? A, taka ma być strategia chyba na to. Boże. Ale bullet sponge. Czy to jest The Division? Oh shit. Lepiej, ale ty... What the hell? Kto jeszcze? Muzyka gra i gra. A, tu jest.
No jak open fire? Chłopie, ty leżysz na ziemi. IQ 10. O, kolejny. Aż by mi się granat przydał, nie? Jedziesz? To jedź do mnie. Po głowie. Dobry granat, bro. A, spadłeś. Okej. Okay. Oh shit. No ich tam jest trochę więcej. What? Oni się sami zabijają. Żyćko jakieś. Co to było? Nie powiem, walka w tej grze to jest top 10 anime disappointments. Ja ci dam open fire. Czas się trochę rozebrać, już gorąco. Daleko jeszcze, jestem już przy magmie. To nie koniec, ta muzyczka dalej gra. Au. Zdychaj! A ten co, dalej leży? What the fuck? Hey, wake up!
Jeszcze ktoś? ACC Facility. Pewnie tędy. A few moments later. Ja już chcę w batalion grać, ludzie. Chcę normalną zagrać strzelankę. 5 versus 5. Nawet nie musi być batalion, cokolwiek. Proceed? Well, what? Nie tędy? Jak to nie tędy? Cześć Osiek. Osiek ma Twitch Prime. O jo. Ale wygadałem. Dzięki Ośku. Nie wiem czym sobie zasłużyłem, ale thank you very much. Witaj w króliczej przygodzie. No to teraz mnie namówiłeś, no sorry, no namówiłeś mnie. Muszę od przyszłego tygodnia trochę więcej się pościgać, porajdować. Będę grać Forza Horizon 2, Toka Race Driver 3, Dirt Rally 1. Tak mi coś wzięło. I myślałem nad kierownicą. Ale nie wiem. Bo i tak nie bardzo wiem, jakby zrobić setup na to. W sensie gdzie. Proceed into ACC facility. Co, mam wejść w lawę? Chyba ten marker mnie oszukał. Tu są jeszcze jacyś. A nie, już tam byłem. Oni się zrespili na nowo. To ja może zrobię tu portal. Just in case. Nie szalej człowieku, powiem ci dlaczego, bo pierwsza wypłata była w sumie to już w piątek. Wszyscy wiemy jak to jest z tymi wypłatami. Kurwa, nie wiem gdzie iść. Mam wrażenie, że... że mnie oszukuje marker. Chyba jednak powinien tam iść, bo to jest nowa kraina, więc... To by miało sens, żeby iść tamtędy? No chyba, że mam to rozwalić. Ale to nie ma HP. Trudno, idę tędy. To jak masz wypłatę, to mówisz, że Rally 2.0. Posłucham co w króliczej noży. No dzisiaj mieszamy, Najpierw gram w to, co już zacząłem i chcę skończyć, a potem coś nowego odpalimy. Horizon 4 kupi? Nie wiem. Who knows?
Naprawdę potrzebuję jakąś gierkę, ja mam dokładnie to samo. Jest dużo fajnych gier, ale nie są dla mnie i nie warte pieniędzy. Trzeba czekać na promkę. Na przykład, przykład. Chciałbym zagrać w Murdered Soul Suspect. Chciałbym. Pytanie, czy chcę. Czy to jest dobry moment? Czy w tym momencie? Czy powinienem rzeczywiście kupić? Czy to na pewno mi się spodoba? Działa na takiej zasadzie. Ja mam w sumie pytanie do deweloperów, bo oni są z China. Jakim cudem miałbym to normalnie pokonać, jak on ma tyle HP? Bez zgliczowania gry. To jest dobre pytanie. Tu jest dron. Czemu drony padają nagle na jeden strzał? Kurwa, za daleko. No, 1v1. A muszę do ciebie podejść, koleś. Oh shit, to małpa. What the fuck? Za 12 godzinkę spoko. Open? Ja mogę ich otwierać? Od kiedy? Kto następny? Jak lubisz gry detektywistyczne, to Murdered polecam, lubię. Lubię gry, które ci dają zagadkę. Lubię gry, które są nieskazitelne. I nie jest wszystko takie obvious. To jednak gry, w których trochę trzeba pomyśleć. Nawet mi dron pomachał, żeby do niego strzelić. Oh shit. O. 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 Udało się. No jak nic, potrzebuję lepszą broń. Może stać mi już na granatnik. Let's see. Potrzebuję platyny. Mam dalej 9. Przyszedłem na jedno podejście 6 godzin? No, takie długości mi odpowiadają. To jest takie dla mnie na 3 razy, nie?
Okej, marker dalej mi pokazuje złą drogę. To chuj, do góry. Jeszcze zbierzemy z niego loot. A! To magma, nie? Wlazłem w magmę. No to muszę tędy przejść. Ja pierdolę. Umarł śmiercią kliniczną. Teammate go zdradził. E, koleś. Kolejny samobójca. No, w tym poziomie się bardzo nie postarali. I to tak fest. Boże. Co oni? Aha, dobry spawn. Wy też... To cześć. O, shit, to blokada. Pierwszy raz coś takiego mówisz, koleś. Jeszcze na dole są, da? Jeszcze tam ci przeżyli. Znowu? Damn it. Jeszcze shield im się zregeneruje. A jeszcze nie. Okej, ten nie żyje. Boże. Ale cringe.
Come on, bro. Co ja tu mam zrobić? Tu nic nie ma? Polskie derby? Okej, okay, zepsuliście refleksy. W tym czymś. A? Ej, ale nie ma wallhackowania. Aleś rzucił. Au. No rzeczywiście dużo przeciwników. Boże święty. Dajcie mi platynę. Boże. Umarłeś już? Jeszcze nie? O, ktoś zniknął, bo było ich dwóch. Korno dostała dyskwalifikację za co? Co zrobili? No to czego już strzelacie? Jeszcze ktoś? Uff, w końcu. No okej. Okay. Dotarłem na miejsce. I gdzie teraz? Metrów, ale tu nie ma przejścia. Hello? Ja tu przyszedłem na marne? Rzeczywiście nic nie ma? Na cholerę taka horda przeciwników. O ja pierdolę. Przyszedłem tu tylko po to, żeby pozbierać sobie to gówno.
Nie no, niemożliwe. Musi to coś być. Nie, tam, jakbym się cofnął do tamtej mapy, to już tam nic nie było. Ja jebie. Tu są zjebane refleksy. To jest dopiero definicja early access. Może ja mam wsiąść do auta? Nie, na pewno nie. Ta gra nie jest tak zaawansowana. Chociaż? A tu co jest? To skrzynki. Jestem w ACC Facility. Come on, bro. Gro, pozwól mi się skończyć. Pewnie Objective mi się nie chce tu włączyć. Pewnie coś tu jest z tym związane, z tym gównem. Że pewnie muszę pstryk w komputer. Ale jeszcze nie ma skryptu włączonego. Nie mieli standina. No, jestem trochę zawiedziony tym. O! To. Nikogo tu nie ma. No i seryjnie nie wiem, co mam zrobić. Znowu będę musiał chyba... wejść do tego. Na YouTube i zobaczyć... dokąd ja to zmierzam. O! Nagle mam hitmarker! Jak fajnie! Całe 130 metrów w dół. Naprawdę? Musiałem podejść pod to gówno? I to było...
Naprawdę? She hid something. Some sort of access key. Right inside their own base. An access key? It's supposed to control the door to an alien chamber. Alien chamber? Alien chamber, apparently. She stashed it here before trying to get away? That's a bold move. Some might even say she was beginning to take unnecessary risks. I don't think she had any other choice. From the looks of it, she was barely able to lose her pursuer before she bled out. Whatever it was she left behind, I'm gonna go check it out. And head deeper into the facility? Walker thought there was something worth giving up her life for. Hell, her whole team's lives for. They knew what they signed up for, Weston. We all did. Don't throw your own life away to justify their sacrifice. I'm not going to be a martyr, but I'm not leaving this unresolved. Without even being sure of what you're looking for? That's why I was sent here, isn't it? To get to the bottom of this? It is, but... We'll continue to hold position above the volcano. Yes, ma'am. Portal disabled during combat? Ale ja nie mam combat. Nikt mnie nie atakuje. No to YOLO. Fajnie, że wcześniej się nie pokazał marker, że trzeba tu przyjść. Szanuję w chuj. Pudło. I don't care. Wyobraźcie sobie, że oni tą grę chcą przerobić na normalne pecety. To będzie można grać non-VR. Jakoś tego nie widzę. Chyba, że to będzie wyglądało tak jak na pierwszym zwiastunie. No to okej. Okay. Rzeczywiście... Pierwszy zwiastun był bardzo misleading. Jak ktoś to kupił na podstawie tego pierwszego zwiastunu, czego ja na szczęście nie zrobiłem, bo grę dostałem za darmo, to... Ja bym się nieźle wkurzył, od razu by refund poleciał. Bo spodziewałbym się tego, co pokazują na tak zwanym gameplay trailerze, nie? A gameplay trailer ma to do siebie, że jednak kupujesz to, co widzisz. Że to nie jest CGI, a to jednak było CGI. W końcu, o, save'a. Zapomniałem zapisywać tę grę. Ja się wkurzę, jakby skraszowało. O, shit. No to biegusiem. Póki mnie nie widzi. Fuck. Multiple contacts. A, pierdolę. Nie ma mnie tu. Nieprawda. Nie, kłamiecie. This isn't creepy at all.
A mogłem się cofnąć do portalu! Może by mnie wtedy popchnęło dalej. Mogę tak spróbować w sumie. O! Za duże to! Dobra, biegusiem. Muszę zrobić jakieś dwie rzeczy. Może nas wielkie monstrum nie złapie na schodach. No, na szczęście nie. Massacration, nie? Czyli w przyszłym tygodniu będziemy mieć jakieś info na temat batalionu. Pod koniec marca pewnie się dowiemy, czy Diabotical będzie w kwietniu, czy znowu James przesunie. Czy oni też się zrespią na nowo? Mam nadzieję, że nie. Na razie jest pustawo. O, tak myślałem. Teraz mi pozwalasz skanować. Tyle? Kto to strzelił? This must be the key. Right where Walker left it for us to find. She knew what she was doing. Or she got lucky. Not lucky enough. She must have known she'd get caught. She decided to come in here with no backup. O, drzwi się otworzyły. There comes time when you have to pass the torch, Lieutenant. This was hers, and she knew it. Yeah, well, I'm not planning on kicking the bucket yet. I'd expect no less from you. Now go. Czy info to pewnie trailer i artykuł od prasy? No tak. No ale wiesz, jeżeli będzie trailer, to się dowiemy, kiedy jest dokładnie premiera, czyli o to chodzi, tak? I pewnie na zwiastunie przez chwilę zobaczymy ruskich. Żeby jeszcze, wiesz, podbindować, co to za nowy content nadchodzi. Nawet ładne. Tam pewnie jakiś secret jest, jakbym skoczył na lewo. Chociaż to wygląda, jakbym miał tamtędy iść. Co mam zrobić? Excavation chamber. Może i mam iść tędy? Nie wygląda, żeby coś było. Chociaż... A nie, jest. Cave. Aha, i z tego wielkiego, z tej wielkiej komory, tak? Do której dostaliśmy kartę. Here we are. O chuj. Guess this is the point of no return. Feeling a bit dramatic, are we? Not really. There's no telling what'll happen once I'm inside. And whatever they're guarding, I have to be prepared for the worst. Agreed. You're sure this is how you want to do this? Yeah, it's time. Still worried about my gear? Just come back in one piece, Lieutenant. Roger that, Captain. Let's do this. Nie, jeszcze nie. Musimy kupić amunicję, panie. Jak to tak na wojnę bez ammo? Mnie tylko martwi jedno, czy to będzie tak beznadziejnie zrobione jak DB, że jak grasz w Face City matchmaking, to nie ma tak naprawdę żadnej rangi? A SEA przynajmniej jest. To mnie w sumie zastanawia. Dalej nie mam platyny, nie? Dalej nie mogę tego zrobić. Kurwa, nie wiem skąd ja to mam wziąć niby. Jakim cudem ja mam niby zrobić najlepszą broń w grze na finalnego bossa, skoro nie mam materiału?
ta gra jest tak zajebiście skonstruowana, że nawet nie powiedzą ci, gdzie można go znaleźć. Nie ma tak łatwo. Database. Aha, no. Nawet nie ma dodatkowych rzeczy na temat składników. Znaczy tak, leaderboard to wiem, ale leaderboard to wiesz, jak co w dupę możesz sobie leaderboard. Mnie zawsze przeszkadzało to, że jak masz grę z Elo rankingiem i jest mało graczy, to możesz zrobić taką niezafajną stagnację. Możesz zrobić taką niefajną stagnację, że tak naprawdę na szczycie leaderboardu jest ten, który po prostu wygrał najwięcej meczy. A czy to oznacza skill? No nie do końca. Ja mam to wejść? Nie. Wciąż mam w to wejść. O. A, to jeszcze się... Trzeba jeszcze zjeść coś. Bo mamy za mało. Dobra, i coś... Woda jeszcze. Mamy tylko 63%. Dobra, we ready. Czyli jak rozumiem, tędy. DB teraz można easy punkty na Faceticie zdobywać, bo gra tam z 50 osób. Ostatnio widziałem, że typ grający Facity w PUBG nazbierał punkty na samochód. Zbierał punkty na samochód? Co to znaczy? Możesz wymieniać punkty z Faceita na Heinz? What? Nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego. Czy to jest final boss? Wygląda. Na arenę. Mogłem zapisać! You're the one responsible for everything. Szybko save. Who the fuck are you? Is that an artifact? Commander? O Boże. We'll see about that. Czy to jest Warframe? Regeneruj się, shield. Szybko. O nie, ja go nie pokonam. Nie ma opcji. Nie mam broni. No. Ha, nie przejdę gry, GG. Nie mam broni. Nie mam granatnika. Chujnia, kurwa, jebane Chińczyki, no. Gry nawet nie potrafią zrobić dobrze. Jakbym chociaż wiedział, gdzie mogę ten surowiec zdobyć, to bym poszedł. A tak to go nie pokonam.
No i co teraz? Może inaczej. Dwa, może inna broń. Może jest coś innego. Jakby ten typ nie miał tarczy, to byśmy inaczej rozmawiali. To by, można by było jakoś to wygrindować, ale jemu się regeneruje tarcza, kurwa. O, na przykład to. Nie. 20 boritu, 25 uranium. Mam coś takiego? Boritum, uranium. Boritum, uranium. Mam tylko 6 uranium. 13 boritu. Nawet tego nie mogę zrobić. Ajaja! SGI to mam. Też mam. Spitting Cobra. Damage 999. Charge the weapon for better accuracy. The Cobra pulse pulse. 20 jul. No to też nie mam platyny. Kurwa i boritu też nie mam. Ja pierdolę. Też potrzebuję platyny. Onager. No, to mam, tylko nie mam platyny. Może latarką go zajebie. Quick fab devices can be broken down into their original assembly materials, losing a portion of their construction cost. Serio? Czekaj, co? Tak. Może lepiej ściągnę te bronie, żeby nie było, że je tracę. Na wszelki wypadek. Bo się trochę cykam. Podniosę te gówniane pistolety, które mam. W sumie pistolet. Czyli armor też mogę rozwalić? Okej. To też jest ikonka? To też jest ikonka. Aha! O to chodzi! Kurwa. Uj! Nie przejdziemy gry! Nie mamy sprzętu. No ostatniego kurwa bossa. Nie ma.